Cześć, dzień dobry. Z tej strony pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Słuchajcie, dzisiaj krótko o czytniku imersyjnym. W związku z faktem, że dużo pytań dostaje odnośnie czytnika imersyjnego, to znaczy, że działa albo nie działa i dlaczego tak się dzieje, to chciałam Wam powiedzieć, że. NIRPOD ma możliwość wykorzystania tego czytnika imersyjnego, ale tylko wtedy, jeżeli tworzymy napisy na slajdach NIRPODowych. Jeżeli będziemy mieć przygotowany jakiś tekst na jakimś innym slajdzie albo zaimportujemy PowerPoint czy też jakieś obrazki PNG, JPG, PDF, to tego nie czyta. Tego nie czyta. I teraz chcę Wam krótko pokazać. Na przykładzie, yy, szukam teraz, czy mam jak, jakiś slajd, jakąś lekcję, słuchajcie, żeby, żeby czytnik czytał po polsku. Czy mam tylko po niemiecku samym tekstem? Ale dobra, to sobie, to pokażę Wam najpierw w ustawieniach. Patrzcie, w prawym górnym rogu mamy siebie, swój profil. Klikamy na zębatkę, lesson settings, i tutaj, słuchajcie, mamy. Różne opcje zaawansowane. I słuchajcie, jeżeli w tej zębatce, w tych ustawieniach lekcji macie ten czytnik imersyjny wyłączony, to znaczy, że uczniowie po prostu nie będą mieć możliwości włączenia tego czytnika imersyjnego, bo on się im po prostu nie pokaże. Natomiast jeżeli włączymy go tu, no to on się pojawi. I oczywiście jest też, słuchajcie, informacja, że to ustawienie pokaże się tylko w lekcji z nowym kodem. Czyli jeżeli na przykład udostępniliśmy uczniom już lekcję i nam się przypomniało, że nie zmieniliśmy po prostu tego w ustawieniach i jest wyłączone i włączymy na przykład teraz, to to nie ma wpływu na tamtą lekcję z kodem. Musi musimy na nowo wygenerować kod do lekcji. Więc warto sprawdzić w tych ustawieniach, czy mamy tą funkcję włączoną, żeby po prostu później nam się no nic, nic takiego nie wydarzyło. A jak to wygląda, jeśli chodzi o czytanie? No to poczekajcie, już Wam pokazuję. Przejdziemy na główną stronę. Ja mam tutaj chyba, chyba jakąś lekcję, gdzie po prostu będzie dużo tekstu napisanego. Może nawet po polsku będzie. No to tutaj, na przykład. Mamy tą szkołę leśnych zwierząt, tak? I zobaczcie, ja wejdę do środka tej lekcji. No i zobaczcie, że mam tutaj tekst, tak? Mam tutaj tekst i powiedzmy, że ja bym chciała, żeby tutaj mogę sobie kliknąć i podejrzeć. I ten tekst jest napisany na slajdzie nierpodowym. Po prostu przeze mnie jest napisany, ewentualnie skopiowany. I to jest, zobaczcie, widok ucznia. Ja widzę tak, jaki to jest widok ucznia. Widok sobie, uczeń sobie tu może y, przesuwać. I to jest ten tekst. No to teraz sprawdźmy, czy jak ja uruchomię tą lekcję, to się pojawi czytnik imersyjny. No to już to robię. Uruchamiam Szkoła Leśnych Zwierząt. Jest tutaj. Live Participation. Pobieram link. Słuchajcie, odpalę sobie ten link na innej przeglądarce. Proszę, ctrl V. Jestem teraz uczniem. Czekam, aż się załaduje. Zobaczcie, wpiszę sobie flow i join lesson. No i jestem. Aha, dobra. Jestem w czasie rzeczywistym, nauczyciel mi uruchamia, Muszę się przełączyć. Zobaczę teraz. O, idę, idę, chcę do tego tekstu dojść. O, zobaczcie. W trybie, że ja odpaliłam, ten czytnik imersyjny tu jest. I ja mogę jako nauczyciel udostępniający puścić uczniom. Jeśli udostępniam ekran, to mogę im puścić. Ale też jako uczeń, zobaczcie, mam też ten czytnik. I wtedy, jako uczeń, mogę sobie kliknąć w ten czytnik imersyjny. No i mogę sobie poszukać, yy, po, poszukać tutaj yy, języka, oczywiście, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Śpieszę się teraz, o tutaj wejdę. Wybiorę język polski oczywiście, polski jest. No i nadam y, że do całego dokumentu i lecimy. Pewnego razu zwierzęta postanowiły założyć szkołę. I leci, i może wtedy czytać ten czytnik imersyjny. I tak to działa, słuchajcie. Ale tylko w momencie, jeśli mamy w tych ustawieniach ustawione na zębatce, w ustawieniach mamy po prostu yy, na, zaznaczone, że ma być czytnik imersyjny włączony. Zobaczcie, jeżeli go wyłączymy, to wówczas to się nie pojawi. No dobrze, to to jest, słuchajcie, ważna informacja.